Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, już zmieniam radio na Soul Wax FM. I możemy zacząć kolejny odcinek z serii Grunge of Auto online. I w moim garażu czeka mnie bardzo przyjemna niespodzianka. Znaczy nie inaczej, to niespodzianka będzie dla was głównie, bo mi tak bardzo aż nie zależało na tym, ale jakby co, jeżeli uda mi się zaraz zgubić policję, bo nie wiem, czy będę mógł wjechać do swojego garażu, kiedy będę ścigany, to wam pokażę, co tam się czai. No, coś, co w komentarzu się pojawiło, coś, co, na co miałem zbierać. No, w każdym razie mam nadzieję, że niespodzianka z gatunku przyjemnych. Wczoraj z Maciejem i Leonidasem spędziliśmy parę ładnych godzin, wykonując te same misje od Martina Matrazzo. Dokładnie, jeżeli pamiętam dobrze, to był dachowiec. Więc wykonywaliśmy w kółko tylko dlatego, że za każde jej wykonanie zarabiało się 18750 dolarów. No i tak aż do skutku. Dobra, możemy tutaj wysiąść. Pięknie na nóżki. O, widzę ktoś z ekipy. Też jest na tym samym serwerze, ale dobrze, to pora na ekipę i na witanie się będzie zaraz. Najpierw pokażę, co się czai w moim garażu, więc jest Elegii. No dobra, już widzieliście kawałek, no jest, Wakka. Wakka, Wakka, hehe. No już nawet troszeczkę miałem okazję ją stuningować. Pagazzi Wakka, super samochód, 240 tysięcy mnie kurczę kosztował. Masakra jakaś. No ale co można mi powiedzieć, to on jest naprawdę szybki, jest konkretny. Ale nie dokupiłem sobie jeszcze do niego kuloodpornych opon, bo kosztują to, jak pamiętacie, 25 tysięcy, a ja w tym momencie mam 11. Tyle zostało z tego zbierania. No ale przyjrzyjmy się, jak się prezentuje samochód. No jest zacny wizualnie i też zobaczymy teraz po moich umiejętnościach, jak się prowadzi. Dobra, może świat się doczyta i będę miał wtedy większe szanse, żeby nie skopać. No ale dobra, ten samochód był wczytany i tak w niego zarąbałem. Ale dobra, który z ziomków jest teraz na serwerze? Momencik, przyjrzyjmy się. Jestem ja i jest Kujon31. Pierwszy raz mamy okazję wspólnie grać, więc siema, witam, pozdrawiam. Może pojedziemy teraz w twoim kierunku, przywitam się nowym samochodem. A z tego, że te odcinki, przypominam, są nagrywane z dużym wyprzedzeniem, to będziesz miał niespodziankę. Będzie pewnie pytanie, skąd Piechol Super Lama wziął taki samochód? Przecież on kosztuje dużo więcej niż Super Lama zarabia nawet przez 20 odcinków, 30. Ach, no ale no, niespodzianka, niespodzianka, tak jest. Trzeba po prostu sfarmować siano. Ej, ale nie podoba mi się to, co się dzieje ze światem. Dekoncentruje mnie to trochę. Jest to ciekawe zjawisko. Ale czyżby Kujon włączył tryb pasywny? Czyżby miał zamiar się uczyć w trakcie gry? Też tak można. Ale dobra, to może po drodze. Zajrzymy tutaj, tego gangu jeszcze nie rozwaliłem, nie ma oznacznika, więc czemu by nie? Zaparkujmy grzecznie. Weźmy może nową spluwę. Automatyczną. Dobra, tam jeden. Tam drugi, trzeci. Kurczę, chyba na górze są. Niestety. No dobra, ale muszą zejść na dół, jeżeli chcą mnie dorwać. Jak drą paszczę! Masakra! Ej, nie, zaraz zginę, dobra. Stop, 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 stop. Halo, halo, halo. Dobra, tego się udało wykroić, ale... Tu jeszcze z ich paru. Idą jeszcze z tej strony. Aaaa! Nie wierzę! Tak mnie złoili. Ej, no ale odrodzę się w pobliżu, no właśnie. Jeszcze 16, okej, to będziemy ich tak wyhaczać. Ej, z dala od mojego nowego samochodu. Pagazzi Wakka? No kurde. Długo, długo nie będę na pewno tak zbierał, jak teraz zbierałem na ten, więc następny pojawi się, tło, za 100 odcinków zapewne. No chyba, że jakiś dodatek znowu zaserwuje samochód za darmo. Tak jak Grand Loader. Dobra, jeszcze gdzieś tam jeden się ukrywa, można uderzyć w jego kierunku, ale też nie, tu się respawnują na bieżąco. Mhm, to nie jest zbyt fajnie zrobiłem wychodząc teraz na otwartą przestrzeń. A tak w ogóle jeszcze oprócz kuloodpornych opon za samochodu trzeba dokupić... Oh shit, dobra. Ale stop, 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 on nie może mnie rozwalić przecież, jak jestem w trakcie ataku na gang, nie? No też dokładnie, dobra, to możesz do mnie lutować. Życzę powodzenia. Ale no wiecie, to nie zda. Dobra, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ej no. Po piątny kill. Double kill i zwykły kill. Albo triple kill i double kill. Nie no, na 4 to był quad, a 5? O kurde, aż tak dobrze to się nigdy nie grało. No chyba, że w Halo Reach, ale tam po prostu były medale. I wtedy było chyba Killing Frenzy. Od razu, też za 5 zabitych.
Ej, no nie ma takiego chowania się za filarami, kolego. O shit, kolejny raz zginę. Dobra, kujon. Ej! Waka! Siema. Witam. Różowy gun. To nas odróżnia. No ha, ha, ha. I tak przy jednym z członków ekipy. Nie ma tak zrobić dobre pierwsze wrażenie, co piechol? Dobra, ale dzięki pomocy udało się jakoś zaliczyć na to, na gang. 19 zabójstw moich. Z czego 10 strzałami w głowę. Ale tak jak też zauważyliście, ranga zdecydowanie wyższa, bo 42 i co prawda zaraz będzie 43 nawet. Ale wróćmy do swojego auta i pochwalmy się Kujonowi, że mamy to samo. No dobra, może nie będziemy mieli do tego okazji, bo Kujon stwierdził, że pobiegnie dalej. Ale okej. Okay. Mam nadzieję, że mój zabójca nie weźmie mi samochodu. Byłoby mi przykro. Nie wiem, czy jest zabezpieczony przed kradzieżą. Wiem, że obniżyłem jego progi. Że teraz mam zawieszenie uliczne. Ale żebym dokupował zabezpieczenie przed kradzieżą, tego nie pamiętam. Ale dobrze, na szczęście jest. Wsiądźmy i jedźmy. Schowajmy się. Nie, ale musicie przyznać, że wygląda ładnie, nie? No, naprawdę spoko autko. Co prawda jeszcze Infernus wygląda podobnie, jest droższy, przez co rozumiem, że pewnie też lepszy. No ale ten był osiągalny. Kujon, co tam robisz? Schowany za kontenerem? Nie no, nie wstydź się, ej! Przecież nic się nie stanie, siema! Idziesz w moim kierunku może? Hello! Dobra, mierzysz do mnie, nie, no to wiesz co, lepiej nie. A bo tam widzę jeszcze jednego ziomka. Ej, no właśnie, Maciej chyba dołączył z tego, co widziałem. No ale dobra, no Kujon, wchodzisz? Nie, Kujon lubi strzelać. Dobra, to nie, nie, nie. To w takim razie się od pana Kujona odsuwam. No, pan Kujon, no, widać, lubi strzelać do członków własnej ekipy. No, albo po prostu nie wierzy, że ja to ja. Ale raczej nie ma takiego powodu. Ktoś by musiał zhakować moje konto. Więc udajmy się w kierunku na pewno przyjaźnie nastawionego gracza, czyli Macieja. I może on mi pomoże uzbierać brakującą kwotę, bo brakuje mi jeszcze 11 tysięcy, czyli może jeszcze raz dachowca zrobimy. I będę miał już szkło odporne opony u siebie. Znaczy mi teraz najbardziej zależy, ale oprócz tego jeszcze w Ammunition nowy karabinek do kupienia. Podobno jedna z lepszych broni w grze. No, zastępca Kałacha. Po prostu coś jeszcze lepszego. O podobnych właściwościach. No ale okej. Dojedziemy do Macieja, jesteśmy już blisko. I właśnie startował z tego miejsca, gdzie wykonuje się misję dachowiec akurat. Więc dobra, może od razu zwierzy pismo nosem, o co chodzi. Oj, Kujon opuścił grę. Dobra, więc tak, przywitajmy się kulturalnie. Siema. No tak, papierosek, oczywiście. Nie no, akcja. Trzeba dołączyć do akcji zaraz, Maciej. Mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Mamy to samo. Czekaj, hop. Opony. Właśnie, może na migi jakoś się uda. Maciej, widzisz, patrzysz? Halo? Jesteś bez ruchu. Może włączasz... może włączasz misję. No, to też jest możliwe. Dobra, poczekajmy. Grzecznie. Nie, póki co stoi i spogląda na mnie dziwnie. Dobra, ruszył się wreszcie. Dobra, więc tak, pokażę tobie, patrz. Opony. I need a new set of wheels. Potrzebuję nowych opon. Patrz, widzisz? Przebijają się. Nie są kuloodporne. No kurczę, dobra. Chyba się inaczej nie zrozumiemy. Trzeba będzie podjąć kontakt. Uuu, ale bez opon to nawet takie fajne autko nie daje sobie rady. Niestety. Ale dobra, no to schowam się gdzieś tutaj, w pobliżu. Powiedzmy tu. I sam postaram się znaleźć tą akcję. Akcję dołącz. Nie, chcę stworzyć. To znaczy one stworzone przez Rockstar. Co to było? Dachowiec, tylko właśnie misja. Gra w zielone. Turbinator. Ej, nie widziałem. Moment. Może. Nie. Nie. Zdobywanie. Dysharmonia, ale nie, to nie to.
No to w meczu też nie, to muszą być misje. Ale ją można wykonywać tylko od 70 którejś rangi. No właśnie, właśnie, właśnie. No dobra, no to poczekajcie chwilę, skontaktuję się z Maciejem. Mam nadzieję, że zaraz wystartujemy z dachowcem. No dobra, widzicie, komunikacja między mną a Maciejem udała się. I w sumie nawet Maciej jest też z nami na linii. Możesz się ładnie kulturalnie przywitać, masz okazję. Witam. No, świetnie. No to teraz będziemy wykonywać misję, którą wczoraj wieczorem wykonywaliśmy. No chyba, nie wiem, z 20 parę razy? Ty na pewno jeszcze więcej niż ja, ale pamiętasz ile wspólnie? No, coś koło 20. No, hardcore. No, w każdym razie udało się zarobić na wakkę, ale jeszcze brakuje finansów na kuloodporne opony. Więc tylko ustawię sobie... A, jeszcze do tego muszę karabinek kupić, bo to jeszcze też jest podobno ciekawa broń. Zresztą ty to wspominałeś wczoraj, nie? Że to jest jedna no, z lepszych. No, karabinek, no. Pójdzie zaawansowany karabinek tylko z tych takich, więc... Aha. Jedna z najlepszych broni. Dobra. No to 18 750 powinniśmy teraz zarobić. No i właśnie, tak jak widzicie, wymagana ranga to jest 75, więc ja nie mogłem sam tej misji znaleźć nawet w liście akcji. Ale co, czekamy jeszcze na kogoś, czy startujemy z tym? Nie, chcę się dowiedzieć właśnie, czy wszystko kupiłeś i tak dalej. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Od naszego ostatniego grania nie dokupowałem nic więcej. Ewentualnie amunicję i kamizelkę, to teraz. Startować? Tak, tak, ja byś mógł. Dobra. Nie, ale fajne jest to, że Martin Matrazzo jako boss mafijny płaci po prostu najwięcej. Więcej niż Trevor, który na pewno by normalnie nie płacił w ogóle. Tylko samo starczyłoby to, że cię nie zabije. No pewno tak. No kto tam jest z Geralt, którego w ogóle jak nie kojarzę, nie wiem co za koleś. Ale też płaci kiepsko. Ten od przewożenia dragów, kojarzysz go, nie? No, no, no. Pewnie SMS do ciebie nieraz wysyła. Od kiedy się przeszedłeś też na wakkę? Od wczorajszej nocy. Aha, czyli od momentu aż ja kupiłem, tak? No. Nie, no spoko, polecam, dobre auto. Okej, dobra, i właśnie teraz zaraz wam pokażę, jak to się łatwo ginie. Bo właśnie wyszedłem na otwartą przestrzeń i już połowa paska zdrowia z kamizelką łącznie zeszły. No, i pierwszy zgon. Ile mamy jeszcze żyć? Teraz masz ostatnie. Mhm, czyli jak ty zginiesz, to już się nie odradzasz, jak ja zginę, to jeszcze nie odradzam, tak? No to pięknie, to mam nadzieję, że tam udało ci się ukraść już dokumenty. Właśnie po nie biegnę. Biję wszystkich. Dobra, jestem gdzieś tutaj w pobliżu też. Więc co, wsiadasz w ich samochód, czy biegniesz do swojego? Swojego, no panie wakkom, ja... Dobra, to ja wsiadę z tobą, będę cię osłaniał, ja będę tylko w stanie. Ale oni tutaj pewnie już będą nadjeżdżać, znając życie. Mam nadzieję, że wsiadam do swojej. Obojętnie, bo już strzelają, zaraz będzie po mnie. Jedź! Ja już lutuję. Znaczy, no jeszcze nie, bo musiał szybę stłuc. Dobra... Chill, 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 spokojnie. Czym ty tam rzucasz? Psujesz mi zabawę. Ej, ale prawie trafiłeś. Dobra. Jedź, 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 spokojnie, powodzenie misji przede wszystkim. Zwłaszcza z taką kapustą za wygraną przecież. Kurde, jak ci ludzie jeżdżą na tej misji? No, hardkorowo. Zawsze jeździ hardkorowo, a moja postać musiała przyładować, to nie wierzę. Dobra. Ale mniej więcej do tego momentu audio będzie nagrywane podwójnie. Chamstwo, nie wyłączyłem Velgato mikrofonu od momentu jak nagrywałem sam jeszcze ten odcinek, więc będzie pogłos. Tułanie. Dobra, ale powiedz mi, ktoś jeszcze powinien podjechać, bo oni chyba się respawnują zaraz za nami, nie? Za nami albo przed nami chyba. Przed nami też, hardcore. Wczoraj nagraliśmy się tyle razy tą misję, jeszcze nie skumałem tej zasady, bo po prostu pojawiali się losowo w różnych miejscach. No, w naszych okolicach w każdym razie. No. Chyba ten jeden jest tak daleko, że nawet moje SMG go nie może sięgnąć. Więc chyba dojedziemy już bez przypału. Patrzę do tyłu i droga wolna, więc... Całkiem niezły z siebie kierowca. Albo wakka to dobre auto. Albo jedno i drugie. Ej, też się tobie wczytuje Los Santos? Nie, w locie? Ja mam wczytane cały czas. Aha, mi się cały czas teksturki doczytują. Nie wiedzieć czemu. Albo może po prostu jeździłem tą trasą tyle razy, że mój Xbox cały czas to zapamiętał. Yeah. Tak, że w takiej niby chmurze masz zapisane dane, tak? No. raczej wątpliwa, ale w sumie nie znam się aż tak.
Nigdy sam gry nie zrobiłem, tym bardziej sieciowej, więc co się będę odzywał. No, jak widzicie, to jest dachowiec. Nie, sorry, dachowiec, tak? Czy dachowanie w końcu? Nie, dachowiec. Jak ten kot, przybłęda. Bezrasowiec. Jest w ogóle dachowanie? No nie wiem, pewnie nie. Nie, może kiedyś nie, zrobię. Nie, bo ty nie gram w golfa, tak? Kurde, też mam tą samą scenkę, tak? Nie, ja mam, uwaga, przesadzasz, menopauza znowu się odzywa, to nieprawda. A teraz mam też, menopauza się znowu odzywa, no. Czyli widzę, nie, jest golfa, ta sama scenka, tylko delikatne te linie dialogowe są zmienione. No, do każdego mówi trochę inaczej. No. I jak widzicie, 18750, więc ja jeszcze teraz, no i ranga 43 mi wpadła. A w ogóle tu zbierałeś tą setną, czy nie? Właśnie, mam 98 w tym momencie. O kurde. No to mało ci brakuje. No. Jeszcze rzut beretę ale... ile razy? Podejrzewasz, że będziesz musiał wykonać tą misję, bo rozumiem, że na 12. Tym chcesz farmować, tak? No, 12. 12 razy jeszcze. Kurde. Ale to jest masz tylko cierpliwość 12. Do tego. Ale z drugiej strony... Z tym, co zrobiłeś, okej, dobra, to jest tylko 12, ale dla mnie wczoraj to 20 to była... No nie, że katorga, no bo wiadomo, że ze znajomymi się dobrze gra, okej, ale to samo w kółko, to samo w kółko. Życie między palcami ucieka, dosłownie. Ale z drugiej strony gwarantuję, że na następnym naszym wspólnym odcinku będzie już RPG. No w sumie chociaż dobra. To ja tobie kibicuję, żeby ci tobie udało, żebyś był cierpliwy. I te 12 razy jeszcze dograł tą misję. A później co z posadnej randze? Będziesz po prostu biegał i szpanował, czy co? No. Taki jest plan. No, tak z założenia tak ma być. Ej, nie, ale znowu mnie przywitał długi loading screen, więc nie wiem, czy nie będę musiał znowu zrestartować gry. Tak to musiałem robić wczoraj przy dłuższym graniu. No coś po ostatniej awarii chmury Rockstaru coś się dzieje, ale... Czekaj, czekaj. Może zapeszyłem, może wczytuję właśnie. Jest! Udało się. Ale nie jesteś ze mną w sesji. O, jak bywa. No. Ale przynajmniej wakka koło mnie stoi i to mnie troszeczkę pociesza. Więc będę mógł od razu dostać się do Los Santos Custom. Zwłaszcza, że mimo tego, że postrzeliłem każde swoje koło, to teraz mam opony już na miejscu z powrotem. Dobra, więc tylko wyznaczę waypoint, dokonam zakupów. I kończę ten odcinek, czas nagli, praca magisterska, sama się nie napisze. Ale zresztą kto to widział pisać w niedzielę? Przecież to jest chyba nawet nielegalne. W niedzielę jest dniem odpoczynku. Zależy jaki bierzesz pod uwagę prawo. Zwyczajowe. A. Zazwyczaj nic się w niedzielę nie robi, oprócz leżenia bykiem na tapczanie. Ej, kurczę, nie mam jeszcze karabinku, ale już mam do niego możliwość do kupienia powiększonego magazynka. Ej, trzy ubrania? Fajnie, nie, dobrze, że z każdym levelem zawsze coś jest. Że nie ma tak, że po prostu wbiłeś nowy level i nic nie dostałeś. Swoją drogą tam ostatnio nam na religii mówiła nauczycielka, że jak w niedzielę Żydzi coś robią, to zapalają światło na w sobotę, żeby w niedzielę nie musieli, czy tam sorry, w piątek, bo oni sobotę mają ten dzień święty. Żeby nie musieli zapalać, bo to za duży wysiłek. Aha, takie coś. No to jak oddychają w takim wypadku? Oj, właśnie. Albo nie wiem, jak idą do kibla, czy co, wysiłek na klopie to jest też chyba za dużo. No. Nie wiem, kurde, ciężka religia, nie ogarniałem jeszcze jej. Nie wiem nic na jej temat. W sumie oprócz tego, bo teraz mowa o Żydach, tak? Czy tam... No, nie, no to tam Żydzi wiem, albo że jest ten, że oni mają tą swoją świeczkę. Ile ona ma ramion? Czekaj. Jak się nazywała? Nie brnijmy w to dalej, nie przypomnę sobie. Bo... Nie, autentycznie. No, zwłaszcza, że już dojeżdżam do Los Santos Customs. Na szczęście nikt mnie nie poturbował po drodze. Ale właśnie, czy mówisz pani, czy katechetka? No katechetka, no. Aha, czyli jednoznacznie z wyznania chrześcijańskiego, tak? Katoliczka. No. Bo już słyszałem, że był taki pomysł, że po prostu masz pojawiać gości od teologii, uczyć o wszystkich religiach, wszystkich. Oj. No, ale coś, ten pomysł, jak się domyślasz, nie przyjął się. Ale no. Dobra, więc tak, koła. Dodatki do kół. Kła odporne, opony. I jeszcze zostaje całe $3000. A powiedz mi, jak tam twój stan konta? Tak spytam tylko, żeby na sam koniec mieć pozytywną informację, że komuś powodzi się lepiej ode mnie. A, 1,5 miliona.
No, no to pięknie. Ej, ja słyszałeś, że ten, że mordercze ramy wprowadzają abonament, że trzeba ten dowódcy przelewać 500 tysięcy tygodniowo? Tam słyszałeś coś na ten temat? Wiesz co, nawet bym na to poszedł, tylko że sorry, nie można przysłać hajsu. Nie, i tak żartowałem, spokojnie. Nie, no, ale ja jestem zazwyczaj tym, który się dzieli hajsem po akcjach, nawet po spożywczaku ostatnio z kimś próbowałem się podzielić ich. No dobra, no, ale skoro opąki już mam, to teraz pozostaje tylko karabinek, ale wiecie co, to już zrobię w następnym odcinku. To ten odcinek kończę, Macieju, proszę, żegnaj się pierwszy. Czyń honory. Ahoj. Ahoj. Myślałem, że powiesz ahuj. Ej, nie, dobra, bo jakiś gość tutaj próbuje się zderzać ze mną. A nie, dobra, to ja też się pożegnam. Z gościem załatwię, gościa załatwię poza anteną. Dobra, pozdro, cześć, hej.